Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Neutral, a to kolejny odcinek po części Shakes and Fidget, ale nie do końca wpadłem na taki pomysł, jako iż został okrągły jeden dzień, okrągłe 24 godziny jak ten film wlatuje, bo mam nadzieję, że wrzucę go w czwartek o godzinie 16 do tego, żeby głosować jeszcze na mój awatar przed W57, to stwierdziłem, że nagramy sobie coś takiego, gdzie oceniam po prostu awatary innych streamerów, czy to youtuberów, którzy również razem ze mną dostali swoje właśnie nowe awatary, swoje generalnie strony do głosowania właśnie na te awatarki, tak jak wspominałem w sobotnim filmie, kto nie widział, to zapraszam, bo tam wiecie wszystko odnośnie mojej strony, kto tam tego nie widział, no to oprócz mnie dostały jeszcze 3 osoby taką stronkę, także dzisiaj sobie po prostu obczajmy, wybiorę, zagłosuję w sumie ja, który awatar mi się najbardziej podoba i wy, mam nadzieję, że w komentarzach również będziecie pisać, który wam się najbardziej z tych youtuberów podoba awatar, właśnie z tych 3 tutaj, czyli po prostu piszecie w komentarzu, załóżmy Derafin, myślnik i piszecie 1, 2 albo 3, w zależności, który z tych awatarów wam się najbardziej podoba, oczywiście 1 to jest pierwszy od lewej i tak dalej, nie? Potem pod spodem piszecie nick drugiego, to jest bodajże Wedry, jak dobrze pamiętam, no i myślnik i również, który awatar wam się najbardziej podoba i dzięki temu sobie jakieś tam swoje opinie, powiedzmy, porównamy, ale na wstępie, oczywiście tak jak mówię, został tylko jeden dzień do tego, żeby jeszcze głosować na mój awatar, na moją stronkę, żeby tam generalnie wbijać, więc zapraszam serdecznie. Jak widzicie, link macie w lewym dolnym rogu ekranu, tutaj tak jakby na mnie, macie pewnie w przypiętym komentarzu, macie również w opisie tego filmu, więc zapraszam, wbijajcie tam i głosujcie, bo tak jak mówię, został w tym momencie już niecały jeden dzień. Oprócz tego możecie zostawić suba z dzwonem, jeżeli takie odcinki wam się podobają i żeby generalnie być na bieżąco z kanałem. Zostawiajcie kciuka w górę w tym momencie, klikacie w dół tego kciuka, będzie mi bardzo miło. W komentarzach już wam powiedziałem, co macie napisać i możecie wbijać na Discorda, na Instagrama i na Twitcha, linki są w przypiętym komentarzu oraz opisie. No i dobra, myślę, że lecimy z pierwszym tutaj kolegą. Tak jak mówię, Derafin. Derafin to jest niemiecki głównie streamer, on tam ma jakiś kanał, ale za bardzo się chyba tym kanałem nie zajmuje, głównie właśnie sobie streamuje od czasu do czasu na Twitchu. No i jak widzimy, Derafin ma tutaj 3 awatary do wyboru. Powiem wam tak, od razu powiem tu może na wstępie, że każdy z tych awatarów, czy to Derafina, czy innych tych twórców, mi się mniej lub bardziej podoba. Oczywiście wybierzemy taki, który najbardziej według mnie... To w sumie ja wybiorę taki, który najbardziej mi się podoba. Wy oczywiście wybierzcie tam w komentarzu według siebie, jak to wygląda. No ale każdy mniej lub bardziej mi się podoba. Zresztą zaraz do tego przejdziemy. No ale właśnie, Derafin ma to fajnego, że tutaj zobaczcie, ma takie zwierzątko przy tych awatarach. Gdzieś tutaj zawsze się pokazuje. Tutaj mu wygląda z zabarku. To jest w ogóle jakaś świnka chyba. Tutaj z za głowy, tutaj też z zabarku. No generalnie fajny jest taki, powiedzmy, easter egg, o ile można coś takiego tutaj tak to nazwać, czy coś w tym stylu. Tutaj myślę, że ta świnka przez to, że jest tak bardzo na rogu tego awatarka, to jak sobie Derafin tam kupi złotą ramkę, nie wiem czy ma, czy nie ma, to będzie zasłaniała ta złota ramka tą świnkę, no ale złotą ramkę zawsze można wyłączyć, więc tym problemu nie powinno być. No i okej, jeżeli chodzi o to, jak generalnie tutaj, jakie to są rasy, no to to jest wiadomo ork. Tutaj mamy bodajże gnoma i to nie wiem, czy nie jest człowiek, w sensie strasznie podobny jest w ogóle ten do tego, strasznie podobnie to wygląda i rasa jest podobna, no ale chyba ten to jest człowiek, bo te uszy ma takie troszkę mniejsze, chociaż no dużej różnicy nie mam. No a tutaj, jeżeli chodzi właśnie o ten po lewej stronie, to jest chyba gnom. Jeżeli coś źle mówię, to możecie mnie poprawić. No elf to raczej nie jest, no wydaje mi się, że to jest po prostu najzwyczajniej człowiek. No i dobra, według mnie, który z tych awatarów jest najładniejszy? Wydaje mi się, że ork, dlatego, że jak ja bym miał tak wybierać rasy pod awatary, taką moją powiedzmy top 3, to top 1 to jest na pewno mroczny demon, bo mi się w ogóle bardzo niebieski kolor podoba i fajnie to wygląda. Top 2 wydaje mi się, że to jest ork, bo jak go fajnie zrobią, to naprawdę świetnie wygląda, a top 3 to jest moim zdaniem, w sumie nie wiem, albo elf, albo demon, coś takiego, chyba nawet elf bym powiedział. Demony, przynajmniej te moje, które ja dostawałem, nie zawsze nie były takie jakieś super, więc tutaj generalnie powiedziałbym, że chyba elf, bo elfy są fajnie zrobione czasem. Więc tak to wygląda, no i dlatego ja nie lubię jakiegoś tam gnoma, bo gnom to jest taki człowiek z dużymi uszami po prostu, zresztą widać, że tutaj nie możemy za bardzo rozpoznać, przynajmniej ja nie mogę, który jest ładniejszy, więc moim zdaniem tutaj te 2 odpadają, no i według mnie najładniejszy jest właśnie ten ork i na niego sobie zagłosuję. No jak widzimy tutaj oczywiście grafika jest niemiecka i tak dalej, ja to nagrywam już tutaj we wtorek wieczorem, więc a wstawię w czwartek prawdopodobnie, no ale tak jak mówię, grafika jest taka, że nam dziękują za to zagłosowanie. To samo co u mnie, tylko że po prostu po niemiecku. Dobra, i myślę, że lecimy dalej. Jeżeli chodzi o drugiego twórcę, drugi twórca to jest Wedry. Wedry tutaj jakby po prostu wyciąć ten nickname. W ogóle pierwsza stronka jest niemiecka, więc jak wpiszecie sobie Derafin, czyli to co tam wcześniej było, .syfygamy.de, to będziecie mieli to głosowanie. Nie wiem, czy wam podrzucę jakiś link, czy nie, zobaczymy. Kto tam będzie chciał, to zapyta, to mu wtedy dam, to sobie zagłosuje. Tutaj mamy po prostu Wedry, tak jak czytam, tak samo, nie tutaj żadne Wedry ho, bo to jest coś po czesku, tylko po prostu... Mamy to samo Wedry, wy widzicie myszkę? Widzicie, ok. .syfygamy.czy to jest po prostu czeski youtuber. No i dobra, z Wedrym jak widzimy mamy takie trzy awatarki. I teraz tak, pierwszy to jest elf, na to wygląda, drugi to jest oczywiście goblin, jeżeli się nie mylę, i trzeci to jest demon. No i teraz tak, z racji tego, że o goblinie nie wspomniałem, to ten goblin, w sumie to bym dał mu takie top 2, a może w ogóle będziemy jeszcze te awatarki od top 1 do top 3, to tak powiedzmy, no to wiadomo, top 1 ten, top 2 bym powiedział, że ten, bo jest taki ok, taki po prostu zwyczajny i taką ma dość fajną minę, no i top 3 chyba ten po lewej stronie, nie? Tak mi się przynajmniej wydaje. Jak chcecie, to swoje topki też możecie robić, ja tu miałem wybierać najlepsze, ale teraz mi przyszło do głowy, także tak to wygląda, czyli po prostu od prawej strony, top 1, top 2 i top 3. Lecimy dalej. Wedry generalnie, jeżeli chodzi o top 1, to wydaje mi się, że jest demon. W ogóle nie wiem, czy Wedry nie wysłał tylko jednego zdjęcia, jeżeli chodzi o te awatary, bo wszystkie są praktycznie takie same. Wszystkie mają te okularki i nawet miny podobne, więc to taka ciekawostka. No ale właśnie odnośnie tego Wedrego, czy tam jak to przeczytać, nieważne, no to tutaj zdecydowanie ten demon. Fajnie to wygląda, ma te rogi, fajna mina, pasuje to. Strasznie długą szyję mu zrobili, nie wiem jak on wygląda nawet na żywo, no ale mina pasuje, okularki pasują do tego demona i to jest, wiecie, taki awatar z Rikczem, mi się osobiście podoba, więc tutaj bym zdecydowanie dał top 1, zaraz na niego sobie zagłosujemy. Jeżeli chodzi o top 2, to chyba bym dał elfa, dlatego że no jest taki niby basicowy, ale z drugiej strony spoko, nie? Ten goblin mi się w ogóle nie podoba tutaj, jeżeli chodzi o awatary, więc no raczej go damy po prostu na top 3, no ale mówię, ten zdecydowanie, w ogóle te awatary mi się wydają wszystkie takie dość basicowe, dość takie podstawowe, no ale i tak jak mówię, mniej lub bardziej mi się wszystkie podobają, czyli tak jak mówię, demon top 1, tutaj jeżeli chodzi o elfa top 2, no i ten goblin, chyba to się goblin tarasa nazywa, nie wiem, nawet nigdy jej nie używałem, goblin tutaj top 3, więc dobra, głosujemy, no i okej, i lecimy dalej. Teraz mamy ostatniego youtubera, Yoshiego, jego już możecie bardzo dobrze kojarzyć, Yoshi jest z Polski, Yoshi tutaj oczywiście wpisujecie Yoshi, bez tego tutaj apostrofu, czy jak tam to, jak zwał, tak zwał, wpisujecie yoshi.syfygamy.pl i po prostu wam ta stronka również wyskoczy, no i Yoshi dostał takie awatary. Chyba najbardziej mi się podobają, szczerze mówiąc, z tych wszystkich. Spoko mu to wyszło, no ale Yoshi, tak jak ja mówiłem, fajnie jak masz coś charakterystycznego, jak jesteś jakiś, wiecie, tak jak Yoshi tutaj ma te kolczyki w uszach bodajże, on ma tą fryzurę taką specyficzną, no to te awatary spoko wychodzą. Jak jesteś taki basicowy, jak nie masz jakiegoś tam super wyglądu, nie masz, nie wiem, jak Paul Terra niebieskich włosów, które no IRL mi się nie podobają osobiście, ale jednak w tym awatarku jego oddają zdecydowanie, no to powiem wam, że te awatary są o wiele lepsze niż jak wyglądasz po prostu tak basicowo, jak na przykład ja. No ale dobra, to już nieistotne. O swoim awatarze już się w sobotnim filmie o swoich awatarach w sumie wypowiedziałem. No i dobra, Yoshi ma, jak widzicie, takie awatarki. Tu mamy mrocznego elfa, tu mamy gnoma i tutaj mamy demona. No i powiem wam tak, demon bardzo fajny, w sensie fajny wyraz twarzy i fajnie to wygląda. I tu miałem dość duży problem i nie wiem nawet, czy tego demona bym nie dał nad mrocznego elfa. W sensie mroczny elf by był super, gdybym wyglądał po prostu jak demon pod względem miny i tak dalej. On tutaj zrobił jakieś usta, w sensie takie, wiecie, jak do buziaczka, czy coś takiego. No i to na tym mrocznym elfie aż tak nie oddaję. Ten demon widać, że taki zły i zdecydowanie wybrałbym z tych trzech demona, więc tutaj sobie klikamy i od razu zaraz zagłosuję. Top 2 myślę, że oczywiście mroczny elf zdecydowanie, tak jak już wspominałem, no i na top 3 dałbym po prostu tego gnoma. Gnom akurat mi się jakoś bardzo nie podoba, w sensie też jest ok, też jakbym miał taki awatar, to by mi nie przeszkadzał, no ale jak mam wybierać, to wiadomo, że ten demon zdecydowanie moim zdaniem oddaje, także ok, tutaj głosujemy. No i przypominam, że jeżeli chcecie, to możecie w komentarzach zrobić swoją topkę, czyli na przykład nie wiem, powiedzmy, jak wam się chce w ogóle rozpisywać, to piszecie nick danej osoby, i po prostu który awatar top 1, który top 2, który top 3, a jak chcecie wybrać tylko taki, który wam się najbardziej podoba, to piszecie sobie na przykład Yoshi awatar numer 3, czyli ten co my wybraliśmy, Derafin powiedzmy awatar numer 1, czyli pierwszy od lewej i załóżmy Wedry awatar numer 2, czyli środkowy, nie? Jeżeli chcecie tak w skrócie, to już tam dowolnie. To wszystko, ja wam pięknie dziękuję za uwagę, pięknie wam dziękuję za oglądanie, pamiętajcie, żeby głosować jeszcze na ten nasz awatar, który wam się najbardziej podoba, wszystko macie tam w przypiętym komentarzu, macie pierwszy link w opisie tego filmu i macie zresztą tutaj na mnie ten link, jeszcze można go używać, tak jak mówię, został niecały jeden dzień. Zostawiajcie kciuka w górę, zostawiajcie suba z dzwonem, wbijajcie na Discorda, na Instagrama i na Twitcha, linki są przy piętym komentarzu oraz opisie i chyba tyle, nie? Chyba wszystko co wam powiedziałem, w komentarzu też piszcie to co już w sumie powiedziałem, wszystko już się nie będę rozgadywał, bo przedłużam niezbędnie. Dziękuję wam pięknie za uwagę, za oglądanie, trzymajcie się i cześć!